Oto jedziemy. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Cześć, z tej strony Paral, witam w kolejnym zwariowanym odcinku. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy odwzorowywali kilofy z gry Fortnite i sprawdzimy, jakie one mają zastosowanie w realnym życiu. W ostatnim odcinku prosiłem Was o to, żebyście w sekcji komentarzy napisali, jaki kilof byście chcieli zobaczyć. Oczywiście było mnóstwo propozycji, ale większością głosów wygrał tęczorożec. Wasza decyzja w ogóle mnie nie dziwi, ponieważ tęczorożec jest najpiękniejszym kilofem w grze Fortnite. Oczywiście stworzenie takiego kilofa jest nie lada wyzwaniem. Dlatego do tego odcinka przygotowywałem się naprawdę bardzo długo, no ale czego się nie robi dla tak wspaniałej publiczności. Pod ostatnim odcinkiem, w którym stworzyliśmy Golden Scara, zostawiliście ponad 100 tysięcy wyświetleń oraz 11 tysięcy łapek w górę. Mam nadzieję, że w tym odcinku również docenicie moją pracę i że zostawicie takie same wyniki. A może i lepsze. Jak widzicie, dzisiejszy odcinek zapowiada nam się naprawdę ciekawie, ale żeby go jeszcze bardziej urozmaicić, przygotowałem dla Was niespodziankę. W dzisiejszym odcinku wystąpi ze mną moja kamerzystka. Co, myśleliście, że tylko Lord Crushville ma swoją kamerzystę? Ja również posiadam swoją kamerzystę, jak na prestiżowego youtubera przystało. Więc zaprośmy ją teraz przed kamerę, choć Justyna, zapraszam. Ta-dam! A oto moja prywatna kamerzystka Justyna, która również jest streamerką i prowadzi kanał na YouTubie, więc wbijajcie na kanał JJ i subskrybujcie. A my co, zabieramy się za odwzorowywanie kilofów i będziemy dzisiaj między sobą rywalizowali, który kilof wyjdzie nam lepiej. Co potrzebujemy, aby odwzorować naszego lamorożca? Dwa spreje, główne kolory tęczorożca, czyli różowy oraz niebieski. Farby akrylowe, niebieska, biała, złota, zielona, zielona, żółta oraz czarna. Dodatkowo potrzebujemy coś do wycinania, super mocny klej, szpachlówkę do drewna i papieru oraz pędzel. Cały nasz lamorożec będzie odwzorowywany z puzli piankowych. Potrzebne są nam dwa rodzaje puzli, puzel 12 mm oraz puzel 6 mm. Podstawą całego projektu jest wydrukowanie sobie szkicu. Szkic ten składa się z 8 kartek, które musimy sobie bardzo ładnie skleić. Mamy tutaj grzywę, oko, ucho, mordeczkę, nosy i tył grzywy. Oczywiście link do pobrania całego szkicu w formie PDF macie w opisie tego filmu. To co, ja zabieram się za sklejenie wszystkiego w jedną całość. Tak wygląda sklejony gotowy szkic. Jak widzimy, ukazała nam się tutaj lama, którą musimy teraz ładnie wyciąć i odbić na naszej gąbce. Jak sobie wszystko ładnie już odbijemy, musimy wyciąć dwie takie części. Tylko pamiętajcie, żeby jedna była w negatywie, ponieważ później będziemy musieli z tego zrobić jedną wspólną konstrukcję. Nadmiar odrywamy. Powoli już nam to przypomina naszego lamorożca. Potrzebujemy jeszcze jedną taką samą część, tylko przypominam, w negatywie, żeby z tamtej strony nie wyszła nam taka kropowata gąbka. Następnym krokiem jest wycięcie szkicu frontowej części naszej bryły. Jak widzimy, tutaj akurat będzie nos. Jakoś tak to będzie mniej więcej wyglądało. Zabieram się za wycinanie i za chwileczkę będziemy wszystko sklejali i malowali. O mały włos bym zapomniał, nasz lamorożec musi mieć grzywę. Jak widzicie, mam już sklejony szkic. Taka sama zasada wycinania jak przy wycinaniu głowy. Po wycięciu mniej więcej prezentuje się to w ten sposób. Całość jak skleimy, będzie miała taką wielkość. Moim zdaniem bardzo fajnie będzie to wyglądało, tylko że ja akurat odbiłem na odwrót. Teraz muszę zrobić tutaj lewą część i tutaj prawą część. Okej, moi drodzy, po pomalowaniu i po sklejeniu ukazuje się nam taki oto lamorożec. Powiem Wam, że bardzo fajnie wyszedł, jestem mega zadowolony. Kolor niebieski mógłby być z 2 tony jaśniejszy, no ale i tak ogólnie fajnie wyszedł. Malowany był również sprayem. Również do tego przygotowałem takie oto fajne uszy na patyczkach, które będziemy sobie mocowali w tym oto miejscu. Raz i dwa. Tak to wygląda, ale na chwilę jeszcze ściągnijmy sobie te uszy i odbijmy sobie od naszego szkicu oczy, w którym miejscu będą musiały się znajdować. Ok, bardzo ładnie, równo sobie to przyłóżmy. Oko powinno znajdować się mniej więcej odtąd, dotąd i odtąd, dotąd. Jak widzimy, te kółeczko jest tej samej średnicy, co ten pojemnik. Więc wystarczy teraz mocno docisnąć do gąbki, kręcić prawo, lewo, prawo, lewo, aż w naszym pojemniczku zostanie kawałek gąbki. Jak widzimy, bardzo fajnie nam to poszło i to będzie nasze oko naszego lamorożca. Teraz wycinamy tutaj mniejszą dziurkę i malujemy na biało. Tak wyglądają pomalowane gotowe oczy.
Teraz do środka musimy wcisnąć źrenicę. I voilà! Bardzo fajnie to wyszło, jestem mega zadowolony. Teraz przyszedł czas wyciąć otwór naszym pojemniczkiem na oko, które prędzej przygotowaliśmy. Powiem wam, że to jest teraz nie lada wyzwanie. Mi się wydaje, że mogłem to zrobić przed sklejeniem całej bryły. No ale wiadomo, nikt lamorożca nie robi codziennie. Mamy to! Teraz sprawdźmy, czy nasze oko się tutaj mieści. Oto chwila prawdy. Idealnie. Idealnie. Jak od tego. Jak widzimy, nasza lama już ma przyklejone oczy, wszystko widzi, jest świadoma naszych czynów. Teraz czas przygotować jej uprząż. Po odbiciu ze szkicu na kartonie wyciąłem 3 takie paski. Pomalowałem je od razu farbą niebieską na ciemny niebieski. To będzie uprząż naszego lamorożca. Ten najdłuższy pasek będzie szedł od tyłu do przodu. Średni będzie założony od góry, a najmniejszy będzie szedł tutaj pod brodą. Wszystko razem będą szczepiały takie oto złote ringi na palca. To co, zabieramy się do roboty. Okej, moi kochani, tak wygląda gotowa uprząż. Powiem wam, naprawdę fajnie to wyszło. Jestem mega zadowolony z efektu końcowego. To co, teraz przyszedł czas zamontować uszy, no i grzywę. Tak oto wygląda gotowa grzywa po pomalowaniu. Powiem wam, czarna gąbka niestety nie zdaje egzaminu. Popełniłem jeden wielki, niewybaczalny błąd, że nie pomalowałem pierw całości na biało, a dopiero na różowo, dlatego troszeczkę mogą być takie prześwity. Na samym środku wbiłem taką grubszą wykałaczkę, dzięki której będziemy mogli zamieścić całą grzywę na naszym lamorożcu. Uwaga! I voilà! Powiem wam, wygląda przecudownie. Jeszcze trzeba będzie wzmocnić jedną wykałaczką gdzieś z tej strony i przykotwić wszystko do całości. Moi drodzy, co nam jeszcze brakuje? Ząbków oraz naszego roga złotego. Więc co? Zabieramy się do roboty. Ząbki już mam przygotowane, pomalowane. Teraz wystarczy nam użyć naszego kleju Corega do protez i przykleimy jej uzębienie. Jak widzimy, nasza lama dostała nowe uzębienie. Uśmiech rodem z Hollywood. Więc moi drodzy, czas jeszcze zamontować je tylko na czosny róg i zrobić jakiś kijek. Teraz będziemy odzorowywać róg. Jest to nie lada wyzwanie, ponieważ musimy z gąbki wycinać takich kółek, nie wiem, z 20, co róż coraz mniejsze, aż wyjdzie nam taki ładny stożek, po czym wszystko musimy skleić w jedną całość, pomalować farbą akwarelową na czarno, a dopiero farbą akwarelową złotą na złoto, żeby był taki fajny efekt mosiężnego połysku, coś takiego. Jedziemy. Moi drodzy, z efektu nie jestem sam osobiście zadowolony. Sami oceńcie, jak wam podoba się ten róg. No, dosyć słabo. Nie sądziłem, że ta gąbka jest tak słabo plastyczna i że nie będzie chciała się w ogóle poddać. Chciałbym oczywiście, żeby ten róg był plastikowy, podświetlany LEDami, tak jak w grze, no ale niestety się nie da. Okej, mamy róg taki, więc się nim cieszmy. Miałeś, chamie, złoty róg, miałeś, chamie, czapkę z piór. Teraz gdzie ją masz, co nie? Z takiej oto rurki PCV, ona była troszeczkę dłuższa, ale ją uciąłem na chyba 1,30 m. Musimy zrobić jakoś mądrze tutaj mocowanie, żeby jak będziemy machali, żeby to nam nie spadło. I oczywiście musimy całość pomalować. Będzie kolor niebieski i tutaj gdzieś w tym miejscu będzie przechodził do różowego. A na samym dole musimy oczywiście zamontować kółeczka. Tak wygląda gotowy pomalowany kijek. Powiem wam, naprawdę fajnie wyszedł. Nawet w miarę mi wyszło te przejście z koloru niebieskiego na różowy. Jeszcze do końca nie wysechł. Tutaj mam troszeczkę białego, ale to nic nie szkodzi. Tutaj i tak będzie założona głowa. Teraz musimy zrobić do tego kijka na sam koniec kółeczka i wszystko zmontować w jedną całość. Musimy odbić 4 takie części, po czym jedna z drugą skleić i na końcu przedziurawić resztką naszej rurki od naszego kilofa. Tak wyglądają 2 gotowe kółeczka, te troszeczkę mi krzywo wyszło, ale to nic nie szkodzi. Teraz musimy je przymocować w ten sposób jakoś do naszego kija, więc wpadłem na taki pomysł. Wyciąłem taki kwadracik, później go pomalowałem na złoto. Teraz sobie kółeczko przykleimy do tego w ten sposób, a później wystarczy to tylko naciągnąć na nasz kijek i kółeczka mamy zrobione. Teraz musimy to nałożyć na nasz kijek. O, bardzo fajnie wyszło, bez żadnych problemów. I powiem wam, że
głupi pomysł to nie był. Kompletnie nie mam pojęcia, jak naszego jednorożca zamontować na naszym kijku. Jedynym słusznym rozwiązaniem jest owinięcie gąbki wokół naszego kijka i teraz możemy na sztywno sobie wsadzić, o, w ten sposób. Widzicie? Już bez przyklejenia, nawet w środku, w miarę nam się to trzyma. Okej, moi drodzy, nasz kilof już jest pomalowany i wszystkie części mamy gotowe do złożenia. Teraz wystarczy wszystko złożyć w jedną całość i zobaczymy, jaki jest efekt końcowy. Zacznijmy może od uszu. Jedna sztuka. Druga sztuka. Teraz została nam do zamontowania grzywa. A teraz przyszedł czas ukoronować naszego lamorożca tym oto złotym rogiem. Uwaga! Tum, 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 tum. Boom! I cały Unicorn Rainbow Smash jest gotowy. Moi drodzy, moim zdaniem wyszedł naprawdę rewelacyjnie. Oczywiście piszcie w komentarzu, jaką wy dajecie ocenę od 1 do 10. Więcej zdjęć z tym unicornem znajdziecie na moim Instagramie, więc was bardzo serdecznie zapraszam, Gaming with Farel. A teraz sprawdźmy, co nam przygotowała Justyna i czy w ogóle ma jakieś szanse, żeby ze mną rywalizować. Justyna, teraz twoja kolej, chodź, pokaż, co przygotowałaś. Zapraszam. Co to ma być? No, narzędzie do zrobienia mojego kilofa. Ten balon? No kilof balonowy, nie wiesz co to jest? No jest taki kilof, ponoć jest taki kilof, w piątym sezonie występuje w karnecie bojowym. No ale najładniejszy. Czemu na to nie wpadłem? Ja spędzam 10 godzin na zrobienie lamorosta, a ty mi wyskakujesz z balonem zwykłym? No. Nie, dobra. Bawcie się beze mnie. Okej, moi drodzy, teraz przyszedł czas na mnie. Ja będę odwzorowywała kilof balonowy z karnetu bojowego 5. sezonu. Co potrzeba, aby odwzorować mój kilof? Otóż potrzebujemy dwa balony, takie podłużne, jeden zielony, drugi różowy i pompkę. Co prawda, ten kilof nie jest zbyt skomplikowany, tak jak było to u Krystiana, ale mam nadzieję, że w komentarzu napiszecie, że mój kilof był lepszy. Wszystko słyszałem. Pierwszą czynnością, jaką musimy wykonać, jest napompowanie różowego balonika do końca tą pompką. Mam trochę utrudnioną sytuację, ponieważ mam długie paznokcie i boję się, że przebiję tego balona. Spróbujmy. On wyszedł za kadr! Jest! Udało się! No nie! Próba numer dwa. Spróbujmy raz jeszcze. Miało być takie proste, a jednak nie jest. Dobra. Szybkie rączki. Okej, różowy balonik jest już gotowy. Teraz czas napompować zielony balonik i owinąć go wokół różowego. Let's go. Krystian, potrzebny awaryjny balon. Tak. Wybieraj. Jest, przyda nam się jeszcze tyle. Wybieraj. Dobra, to może teraz weźmy jasno zielony, co? A mówiłem, żebyś zrobiła kilof z tym rekinem przebitym na harpun. To ciebie bym musiała nadać. Nigdy w życiu. Owińmy. Mamy to! Musimy je tak skrzyżować, mniej więcej, żeby miały taką samą odległość na górze. I teraz... zrobić coś takiego. I tutaj, na dole. Powiedz, że to pęknie. Nie pęknie. Kurde no. Idzie coraz lepiej. No, łudząco podobny. Nie mam szans z tobą rywalizować. Dobra. Okej, spróbujmy jeszcze raz tym razem. We dwoje może lepiej nam to wyjdzie. Tylko nikt nie pęknie. I musimy teraz ładnie jakoś to ze sobą skrzyżować. Zróbmy może
tutaj pierwszą przeplotkę, nazwijmy to przeplotkę, z parę razy, żeby to nam ładnie trzymało i teraz zielone pokurwane. Przytrzymasz go tak? Powiem ci, że chyba tym razem, tak jakbyśmy ucięli, wygląda troszeczkę lepiej. A teraz przyszedł czas, żeby przetestować nasze kilofy w terenie i sprawdzimy, który lepiej zbiera macy. Do dzieła! Witamy ponownie, tym razem jesteśmy w lesie, będziemy sprawdzali, który kilof jest bardziej efektywniejszy i wydajniejszy. Teraz będziemy rąbali nimi drewno, dokładnie las, który za nami się znajduje. Farel zaczyna jako pierwszy tą nierówną konkurencję. Nierówną, ponieważ jestem w 100% pewny, Justyna, że ja ją wygram. Nie ma najmniejszych szans, żebym oddał ci zwycięstwo w takiej oto konkurencji. Ja jestem urodzony lumberjack, dodatkowo mam jednorożca, no to samo mówi przez się. Myślę, że nie. Myślisz, że nie? No to zobaczymy. Nie masz ze mną szans. Będziemy wyjaśniali te oto drzewo. No to jedziemy. A few moments later. Finito, finito. I co, Justyna? Dasz radę to przebić? Zobacz. Zobacz. Chwila czasu i zobacz ile drzewa. Zwycięstwo jest coraz bliżej. Teraz czas na Justynę. Moi drodzy, wiem, że mój kilof nie wygląda tak fenomenalnie jak Krystiana, ale ja w niego wierzę. Mam nadzieję, że poradzi sobie chociaż z tym drzewem. A few moments later. Nie, no ja się poddaję, mordeczki. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. Jej kilof pół lasu. A pół lasu wyciął. Nie mówiłam, że mój kilof jest najlepszy? Nie, no ja się już poddaję. Ostatni raz coś odwzorowywałem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie również na kanał JJ. Winner! Wbijajcie na naszego Instagrama. Mam nadzieję, że pod tym odcinkiem zostawicie ile? 10 tysięcy łapek w górę! 10 tysięcy łapek w górę i widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Yo!